No, w końcu doczekaliście się kolejnej części serii gry Wolf Quest. Jest to część 2.5 i właśnie postanowiłem zrobić z tego Let's Play. A tak poza tym to witajcie, jestem Kalemeon i widzicie, to jest Wolf Quest. Kolejny Let's Play, kolejna seria. A dlaczego to? No, po prostu może dodam od siebie, że część pierwsza, ogólnie Wolf Quest, miał dużą popularność na moim kanale. Po kilka tysięcy wyświetleń każdy film, więc to jest dość popularna seria, więc postanowiłem ją kontynuować. No, dostaję mnóstwo komentarzy do tego, tak więc zaczynamy. Nowa gra. Ups. No dobra, gram w to na ślepo, ponieważ do tej pory tylko włączyłem sprawdzić, czy mi to działa. I naprawdę długo przygotowywałem się, aby to nagrać. Naprawdę bardzo długo. Codziennie sobie mówiłem, dobra, teraz idę nagrać Wolf Questa. I to, jak zwykle nic z tego nie było. Nie wiem, tak to już bywa. Tym razem będzie to inny wilk trochę niż ostatnio, jak może pamiętacie. Tak. O kurde, nazwa wilka. Tak trochę szybko to zaczynam. Nie martwcie się, to będzie trochę dłuższe. Nie mam pojęcia. O Boże. Nazwę ją, nie wiem, może jakaś postać z gry. O, tak jakby lubię. Caitlyn. Nie wiem, czy dobrze wpisałem. Może być Caitlyn. Tak, gra z Lola, jeżeli ktoś wie. Dobra, zaczynamy. Teraz dodam coś jeszcze na temat tej serii. Kilka dni przygotowywałem się, aby to nagrać. I w końcu się zmotywowałem. Ustawiłem sobie wszystko, mikrofon, zupełnie inaczej, zupełnie inny dźwięk będzie, inna jakość nagrywania. I będzie to lepiej nagrane niż poprzednia, jest nawet intro, sami widzieliście. Odcinki będą 15-minutowe. I tak, ten odcinek nie wrzucę nic, dopóki nie dostanę jakichś komentarzy na temat jak, czy są to jakieś nowe rzeczy, żebym, wiecie, żebym trochę się sugerował waszymi propozycjami na temat, no bo pewnie już graliście w tą część. I może wiecie na przykład, powiedzmy, jakie to, czy tu są nowe misje, co jest nowego, żebym tak nie błądził w kółko, bo ja szczerze bardzo mało wiem o tej części. Jedynie co zobaczyłem, to jest nowa animacja wody. I tak, możliwość spania. To jest między innymi nowa część, nowa. Okej, okay, jest też noc, deszcz, burze. Więc to jest naprawdę bardzo fajnie urozmaicone teraz. Noc. Zapadła. Dobra, zobaczymy, co tu się można. Ja naprawdę nie wiem, o co chodzi. Czy dalej muszę na sam początek szukać partnera? Oczywiście dzisiaj tego nie zrobię, ja tylko taki odcinek, wiecie. O mój Boże, niedźwiedź, niedźwiedź, niedźwiedź. Jeszcze nie pamiętam. O ty. Jeszcze nawet nie pamiętam, jak tu się. Cokolwiek robiło. Aj. Aha, dobra. Przepraszam, ale ja nie grałem w to. Czy niedźwiedź może mnie bić? Dobra, boję się go. Dobra, ej. Nie wiem, czy wy widzicie, ale tam widzę dym. I mam nadzieję, że nie ma w tej grze ludzi. Bo się zdarzają takie filmiki. Ludzie w Wolf Questie i nie chciałbym spotkać czegoś takiego. Bo to no, jest przerażające, tak samo jak Herobrine w Minecrafcie. O, jest księżyc. Dobra. Więc idziemy do wilków. Dobra, idziemy tam. Okej, lecimy. Tak naprawdę, się sam zdziwiłem, że tak nagrywam to jest bardzo spontanicznie. Gadam szybko, dość tak
bez większych przedstawień się o serii nic, bo myślę, że już mnie znacie i nie muszę takich rzeczy tłumaczyć. Będę tłumaczył właśnie podczas takiego biegania. Ale sam się sobie dziwię. Ja myślałem, że dzisiaj też nie nagram, bo miałem nagrywać wczoraj, przedwczoraj i jeszcze wcześniej. Miałem naprawdę mnóstwo komentarzy do tych filmów poprzednich. Szczerze, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Tam właśnie dawaliście mi porady, jak grać, co robić, czego nie robić, jakieś te takie tam. I myślę, że w tej serii będę się tym sugerował. I wyjdzie z tego właśnie taki wspólny let's play. Bardziej wiecie, że wy mi mówicie, co mam robić. Poradniki takie będę. Sorry, ja w to nie grałem. Może dlatego, że odkąd dowiedziałem się, że jest część 2.5 niedawno w sumie. Więc tak. A właśnie, tego nie mam na pełnym ekranie. Ja nie wiem, jak to się nagrywa. O Jezus Maria. Tak, jeżeli chodzi o dźwięk. Czekaj, C, B. Tak, B. Jeśli chodzi o dźwięk, chciałem użyć takiej fajnej opcji bez szumu. Niestety nie udało mi się tego zrobić tak szybko. Może później mi się uda, teraz może być szum, ale myślę, że to nie jest jakimś czymś strasznym. Dobra. Aha, i jeszcze, patrzcie, jeżeli widzimy widokiem tropów, nie chcę nazwać, nie tropów, tylko tryb wyczuwania zapachów. Jakby widzimy przez oczy wilka, przez to jest szare. Nie wiem, czy to jest prawda, że ogólnie psy widzą na czarno-biało, ale tutaj tak twierdzą. I myślę, że mają jakąś rację w tym. A to ja. Dobra. O. Dobra, jeżeli się zmieniło tylko motywy graficzne, to będzie chodziło o to samo, czyli chociaż na pewno dodał jakiś quest, no bo w sumie nie stworzyliby gry tylko dlatego, że nowej wersji, tylko dlatego, żeby poprawić kilka nieistotnych błędów, ale no jak tutaj. Właśnie to jest największy minus tej gry. Celowanie. Nie będę polował na kojoty, bo patrzcie tam już. Możesz go zjeść. Przepraszam. Mnie tu zaraz. O. Trzeba iść od dupy. No kojot won, bo jest, jest pierwszy sukces. Dobra. Może to trzeba do rana, dobra. Czekamy do rana. Ale jestem ciekaw, co się w tej części, w tej wersji zmieniło. Okej. Caitlyn! Ale mi noga strętwiała, Jezu. Jakie to jest niefajne uczucie. Aha, no i co do kota, który mnie wtedy dzikał, to już go nie będzie. I nie chcę o tym mówić. O, ładnie tam jest. No i dobra, myślę, że w tym odcinku rozejrzymy się nieco po terenie. O, ale ten wschód słońca jest taki. Wow, chyba tu się nie da. A, dobra, myślałem, że on jakoś spadnie. Kojota nie zabije, bo wiem, że tracę wtedy też życie trochę. Fuu, nawet nie spodziewałem. No! Zawracamy. Tamta seria miała 9 odcinków jakoś, tak? O ile dodali nowe questy, to ja postaram się przedłużyć to o kilka
No może 3-4 odcinki jakieś. Też wiecie, do 10 odcinków dojdziemy jakoś. Dobra. Okej, jak się szukało wilka? V. Kojota nie. Aha, to żółte! Za żółtymi się szło. Dobra. Żółte. Może za... Myślałem, że tam jakiś bug jest. Wiecie, że pokazuje cały czas 0 minut. Tam nic nie pokazuje, a to jednak nie. Dobra, szukamy czegoś. O! Widzicie? Dziwnie wygląda trochę. Ale ładniej niż wtedy. Pamiętacie, jak było wtedy? Taka niebieska, brzydka. Teraz już jest taka bardziej, wiecie, naturalna, tylko że wygląda bardziej jak taka. Nie wiem, jak to nazwać. Ale naprawdę poprawili ją graficznie. Jest lepiej. Aha. Shift, no. Gdzie mam iść? Ale w tamtą stronę się będziemy wybierali. Jezu, myszka widać. Ważne. Ale gdzie to go mam szukać? Tak, tam wejdę teraz, tak? No w końcu. Tak, mają być żółte kropki. Padliny nie. Zielonych też nie będziemy szukać, niebieskich ani szarych. O, błagam, żeby to było to. Nie działa. Nieważne, idziemy wzdłuż. Obym szedł w dobrym kierunku. Tak. Ale będzie fajnie, jeśli się uda. O kurde. Dobra, zaryzykujemy. I'm over here, you're in that way. What's up? Kurde. Nieważne. Wiedziałem, że on to powie I'm out of here, czyli że on sobie pójdzie, ale... Inna opcja tam gdzieś tam, że nie jesteś mojej rodziny. O nie, on jest zły. What are you looking at? I can take a hint, I want to be boss, I'm waiting. Jakob. Nie no, ten zły wilk on się pojawia, kiedy chyba źle tam to wybierzemy. Ale dałem. Ciała! Dlaczego kazałem się wycofywać zamiast zacząć rozmowę? I'm out of here! No! Na samej górze powinna być najbardziej wiarygodna odpowiedź, a nie, że uciekam stąd, idę stąd. Coś nie wiem, co. Dobra! Odcinek pierwszy dobiega końca. Nic nie zrobiliśmy w sumie. Pogadałem sobie. W kolejnym odcinku myślę, że już będzie wkrótce. No właśnie.
Prosiłbym was, jeżeli już graliście, to napiszcie mi, co się zmieniło, na co mogę liczyć w sumie, czego poszukać, co warto zrobić. Ogólnie ocencie to. Myślę, że właśnie będą się pojawiały odcinki wraz z komentarzami, ponieważ chcę właśnie, żebyście to wy mówili, co powinienem zrobić teraz. Wtedy podam jakieś linki. No, dobra. To będzie na tyle. Dziękuję, że obejrzeliście pierwszy odcinek, długo oczekiwany pierwszy odcinek serii Wolf Quest 2 5. Miło jest mi nagrywać tą serię od nowa, ponieważ to jest świetna gra. I co? Do zobaczenia.